Czy egoizm może być zdrowy? Czy można się przygotować do życia w samotności albo w żałobie? Czy senior powinien się czegoś wstydzić? O tym będziemy rozmawiali w programie Baśka poza schematem. Zapraszam. Cześć, kochani. Dzisiaj Was zapraszam na bardzo fajne spotkanie. Spotkanie z Łukaszem Ulatowskim. Jest to chirurg, plastyk. I zapytamy go, co on może powiedzieć o sobie i o swojej pracy. Dzień dobry. Nie lubię mówić o sobie, ale przekażę takie podstawowe informacje. Po pierwsze, jestem lekarzem z 20-letnim doświadczeniem. Później moja droga wiodła przez chirurgię ogólną. Mhm. I później swoje działania ograniczałem do już typowych dla chirurgii plastycznych operacji. A powiedz dlaczego? Dlaczego tak ograniczyłeś? Bo wiesz co, powszechne takie mniemanie o lekarzu jest, że lekarz ratuje życie, pomaga, a chirurg plastyk to trochę inaczej. Jakby poprawiał tylko naszą urodę. Mało zastanawiamy się nad tym, czy on robi jakieś rekonstrukcje, czy on wpływa na stan naszego zdrowia. Powiedz coś o tym. To ciekawe, dlatego też właśnie podkreślam tą lekarskość swoich działań, że po pierwsze jestem lekarzem i nigdy jakby to przyświeca zawsze moim działaniom, czy konsultacjom, czy później operacjom, które proponuję. Czyli zawsze pacjentom. Pomagać. Także zawsze pomagać, a po pierwsze nie szkodzić jako tak. naczelna dewiza. Natomiast wydaje mi się, że warto jakby obalić ten mit taki, że chirurg plastyk to tylko ten, który powiększa piersi albo poprawia urodę. Jest szalenie interesująca ta działka rekonstrukcyjna, gdzie chirurg plastyk tworzy coś de novo. To są te rekonstrukcje piersi, to są też często operacje mikrochirurgiczne, czyli replantacje palców, ręki. To są niezwykle fascynujące operacje i chyba to był taki motor, który gdzieś tam z tej chirurgii ogólnej spowodował, że pociągnął mnie w stronę chirurgii plastycznej. Rozumiem. Rzeczywiście, wiesz, ja się nigdy nie zastanawiałam nad tym, że to może być rekonstrukcja palca uciętego na przykład, czy uszkodzonego. Nie zastanawiałam się i nigdy mi się to nie kojarzyło z chirurgiem plastyki. No właśnie, bo chirurg plastyk jest często kojarzony jakoś z tymi typowo poprawiającymi urodę procedurami. Natomiast to jest tylko taka wąska działka. Też nie wspomniałem jeszcze o tym, że chociażby chirurgia ręki taka zaawansowana, ścięgien, nawet uwalnianie różnych zespołów ciśnienia nadgarstka, co też na przykład często starsze osoby chirurg plastyk robi? Spotyka, to są też działania w zakresie chirurgii plastycznej. Tak. No niesamowite, muszę ci powiedzieć. Nie spodziewałam się, że to właśnie, bo mnie też czeka taka operacja kiedyś. Czyli ona dotyczy też ludzi starszych, którzy już w jakiś sposób mają nadwyrężone pewne elementy swojej anatomii, tak? Tak, jak najbardziej. Także a powiedz mi, jak to wygląda właśnie wśród seniorów? Czy seniorzy często korzystają z takiej pomocy twojej? Czy w ogóle chirurgii plastycznej? Myślę, że to wiadomo, że pacjenci nadciągają na konsultacje w różnym wieku. Różna też bardzo jest ich motywacja do tego, dlaczego decydują się na operację. Natomiast bardzo ciekawa jest ta grupa właśnie osób starszych, które decydują się coś zmienić, poprawić. I tutaj na przykład takie pierwsze moje skojarzenie to pacjentka, która przychodzi po to, żeby na przykład operować powieki górne. I to często nie dlatego, że koniecznie chce wyglądać bardzo młodo, ale zwyczajnie funkcjonalnie jej to przeszkadza. Te powieki, które mają nadmiar skóry. I opadają. Tak? Są cięższe i łatwiej oczy się męczą. A wiadomo, że pokolenie osób starszych to są jeszcze takie osoby, które jeszcze czytają książki. Także wiadomo, że zwyczajnie to im przeszkadza. A często to się zdarza, że zgłaszają się na takie właśnie operacje? Czy raczej to są wyjątki, że rodzina namawia, że rodzina popycha?
żeby iść, czy raczej jak z Twoich obserwacji to wynika? Najfajniej, jeżeli jakimkolwiek motywacją do zmiany jest to, co się dzieje w pacjentce, czyli jeżeli ona bądź pacjent przychodzą i mówią, że chcą operacji dla siebie, to jest najlepsza motywacja i najczęściej tak jest rzeczywiście. Mm-hmm. Także po prostu właśnie, przy czytaniu czuję, że mam zmęczone oczy, może coś można z tym zrobić. Poza tym też jest ciekawa grupa pacjentek, które czują się znacznie tak mentalnie, psychicznie młodsze niż metryka i niż wygląd. I one mówią, ja mam strasznie dużo znajomych młodych, mam koleżanki znacznie młodsze ode mnie, rozmawiamy, chodzimy razem na imprezy. No i ja tak patrzę później w to lustro, że jednak wygląda trochę inaczej. Ja chcę nadążyć jakby, żeby ten wygląd był po prostu bardziej odpowiadający temu, jak się czuję sobie. O właśnie, super, że to poruszyłeś, bo ja się bardzo często zastanawiam, kiedy to jest tak, czy uchwycę taki moment, kiedy ciało rozjeżdża mi się z duchem, że duchem czuję się jeszcze o wiele młodsza, a to ciało już jest takie niefajne. I co można by poprawić, żeby się fajniej poczuła? Bo to wpływa też na psychikę bardzo, prawda? Tak, oczywiście. Także właśnie to jest ten moment, który trudno też liczyć na to, że ktoś to jakoś uchwyci. To trzeba rzeczywiście w sobie wyważyć i poczuć, co jest możliwe do zmiany. Tak jak mówiliśmy, powieki, lifting ewentualnie. Aczkolwiek na przykład te wszystkie takie zabiegi właśnie poprawiające owal twarzy, to raczej lepiej zdecydować się na te operacje wcześniej, bo wtedy po prostu na wiele lat jest dobry efekt. No jasne, ale wiesz co, tak sobie myślę, bardzo ciężko jest wpaść na to, że jeżeli mam jakiś problem ze wzrokiem, no nie mówię o takim problemie czysto okulistycznym, to wtedy mogę iść do chirurga plastyka. Ja bym na to nie wpadła, że jak męczą mi się oczy, że to trzeba coś zrobić z powiekami. Szybciej bym odebrała taki komunikat, że gorzej wyglądam, że słabiej mi się oczy otwierają. No tak, to też jest kwestia samej konstrukcji psychicznej pacjentki, bo czasami ona pewnie myśli o tym, że będzie lepiej wyglądać, ale przynajmniej podczas konsultacji raczej uwypukla to, że to chodzi o to, żeby się oczy mniej męczyły. Także być może, że sama nie dopuszcza do siebie tego, że robi to dla wyglądu, bo to może trochę wstydliwe, próżne. No właśnie, powiedz lepiej mi powiedzieć, że robię to dlatego, żeby móc właśnie lepiej funkcjonować. Mieć lepszą wygodę. Właśnie powiedz mi, jak ty się na pewno orientujesz, jak takie operacje plastyczne są odbierane w naszym społeczeństwie, szczególnie u seniorów? Myślę, że to jest grupa kobiet głównie, ale też coraz częściej mężczyzn, którzy wolą to też ciekawe, zaraz pogadamy o tym sytuację zataić, czyli raczej wolą nie mówić, nie pokazywać się przez jakiś czas, dystansować społecznie, zamknąć w domu, poczekać, aż się wszystko wygoi i wrócić już w lepszym wyglądem. A dlaczego to jest wstydliwe, powiedz? Myślę, że nie jest. To jest kwestia po prostu nastawienia. Myślę, że młode pokolenie, tak jak obserwuję, znacznie inaczej do tego podchodzi. Robią sobie często pacjentki młode operacje i chcą, żeby to było wiadomo, że one coś poprawiły, coś zmieniły, a niech mi koleżanki zazdroszczą. Także często jest tak. Czyli taka inna motywacja trochę. No. Słuchaj, a wspomniałeś, że mężczyźni też robią sobie operacje plastyczne. A powiedz, jakie? No to też różnie to bardzo wygląda, natomiast na pewno też operacje w zakresie twarzy nie są im obce. I tutaj często spotykam się z taką motywacją właśnie, że poprawa albo walu twarzy, albo właśnie operacje powiek, czy też poprawa sylwetki, jakieś drobne zabiegi odessania tłuszczu powodują, że oni mogą być lepiej aktywni zawodowo. Lepiej się prezentować. Na przykład coś sprzedają, pracują z ludźmi, w związku z czym chcą być bardziej postrzegani jako młodsi, atrakcyjniejsi i tacy, którym po prostu wtedy pracodawca łatwiej powierza różne zadania. Ma więcej walorów. Także tak. A powiedz mi, jak to jest z tym odsysaniem tłuszczu? To mnie bardzo interesuje. Kobiety w wieku senioralnym bardzo często mają już słabsze mięśnie.
Ten tłuszcz zbiera się w takich miejscach, w których nie chciałybyśmy, żeby się zbierał. Nie dajemy rady sobie z tym. Czy jest na to jakaś metoda? Wydaje mi się, że te zabiegi liposukcji raczej są zarezerwowane dla osób młodszych. Ponieważ po prostu nawet nie chodzi o mięśnie, bardziej chodzi o skórę, która jest mniej elastyczna i po prostu nawet jeżeli odesiemy tkankę podskórną, tą tłuszczową z głębszych warstw, to ta skóra nie nadąży, nie da rady się obkurczyć, bo jej potencjał obkurczania... To nie można jej wyciąć? No wtedy można wycinać, ale to są już, zostają trwałe blizny, to jest też większa operacja. Wiadomo, że też u osób w wieku starszym staramy się raczej nie robić jakichś bardzo dużych rewolucji, dużych operacji, po to, żeby też robiąc operację zwyczajną, estetyczną, nie napytać sobie biedy albo nie spowodować jakichś problemów zdrowotnych, no bo tego na pewno byśmy nie chcieli. Rozumiem, czyli taka... wizja trochę niefajna przed nami. Może jest nadzieja, że ta chirurgia pójdzie też w takim rozwijaniu się bogatszym w kierunku osób senioralnych, bo nas będzie coraz więcej. To zobacz, prawda, starzejemy się, prawda? Nasze ale jest, myślę, że też jest dużo takiej operacji, którą można przeprowadzić w głowie, w sensie takim, że dużo jest takich psychologicznych aspektów chirurgii plastycznej, gdzie też warto czasami namawiać zwyczajnie pacjentów, żeby zaakceptowali siebie. A współpracujecie bardziej z psychologami czy psychiatrami? To rzadko jest tak, że od razu w gabinecie jest tuż obok drzwi psychiatra czy psycholog. Natomiast oczywiście w uzasadnionych przypadkach warto się podeprzeć ich autorytetem. Czyli sugerujecie, że proszę najpierw... Zdarza się tak. Tak, a to bardzo ciekawe jest, wiesz, że to wszystko też jest w naszej głowie. No zresztą... na co ostatnio nie spojrzymy, to wszystko prowadzi do głowy i do naszego nastawienia. Łukasz, na pewno spotykałeś wiele różnych pacjentów, ciekawych pacjentów, a może masz jakąś wyjątkową opowieść o pacjencie, o jego potrzebach, o jego oczekiwaniach? Może coś chciałbyś opowiedzieć? Rozmawiamy o tematach dotyczących osób starszych, seniorów i tutaj przypomina mi się taka opowieść, którą mam jakoś na świeżo, pacjentki, która w wieku niespełna 70 lat przyszła prosząc o rekonstrukcję piersi. W rozmowie wyjawiła, że przez wiele lat nie decydowała się na to, żeby zoperować tą pierś, która została poddana mastektomii z powodu nowotworu. A, czyli o jedną pierś, tak? Tak, tak, nie tak, to, tak, że tak. Miała za małe i chciała większe? Nie, nie, nie. To chodziło o taką typową rekonstrukcję piersi po nowotworze. I to było ciekawe, że jej mąż przez wiele lat... nie wyrażał zgody, czy jakoś tam próbował ją odwieść od tego pomysłu, w związku z czym ona odsuwała to w czasie i nie decydowała się na tą operację. Przyszła do mnie wtedy, kiedy mąż już nie żył i to marzenie było tak silne, że ona jednak wróciła do tego pomysłu i przyszła na konsultację. No pierwszy mój pomysł był taki, że w takim wieku może to nie jest niezbędne. Natomiast z tej rozmowy wynikało, że naprawdę to jest dla niej potrzebne psychicznie. I jest to niezwykle ważne, mając w głowie to, że rzeczywiście chirurgia piersi i rekonstrukcyjna właśnie piersi przynosi poprawę jakości życia, co też badałem, robiąc swój doktorat, to rzeczywiście uznałem, że jest to kandydatka, która... nadaje się do tego. I ja przeprowadziłem tą operację, jeszcze dokończę, bo to ciekawe, że po tej operacji ona rozkwitła, ona zaczęła się inaczej ubierać, ona przychodziła na wizyty kontrolne, ubierając się wręcz młodziej niż na swój wiek i naprawdę poczułem, że zrobiłem coś dobrego. Słuchaj, a może ona spotkała kogoś na swojej drodze, dla którego chciała być piękna? Gratuluję, tak było. No właśnie, super. Czyli różne są powody. Tak, to prawda. Wspominała o młodszym od siebie partnerze. Bardzo mi się to podoba, wiesz. A powiedz mi jeszcze tak na sam koniec. Jak to na przestrzeni lat, jak się statystyka
kształtuje. To znaczy, czy mamy coraz więcej takich operacji? Ja cały czas myślę o tej naszej grupie wiekowej starszych osób. Czy coraz to wszystko jakoś łatwiej przebiega? Łatwiej się otwieramy? Częściej o tym rozmawiamy, mówimy, przekazujemy sobie jakieś dobre rady? Czy dobrego lekarza polecamy, który na pewno to ci zrobi i będzie ci lepiej? Coś na ten temat wiesz? Tak, to widać to zwyczajnie w trendach statystycznych, gdzie widać, że tych osób i młodych, i starszych decydujących się na działania w zakresie chirurgii plastycznej jest coraz więcej. Także zdecydowanie krzywa rośnie i to jest taki jakby rynek, który się dalej rozwija, pacjentów jest coraz więcej, ta wiedza rzeczywiście to już nie jest temat tabu. Kiedyś to były dosłownie w Warszawie 2-3 gabinety, gdzie można było potajemnie zrobić sobie jakąś tam operację i to było rzadkie. Teraz tych miejsc jest więcej, pacjentów więcej i też chyba najlepszy sposób w ogóle przekazywania czy polecania właśnie chirurga plastyka, który ma wykonać operację, to jest właśnie ten marketing szeptany, że jedna pacjentka powie drugi, a słuchaj, zrobiłam, jestem zadowolona. To też działa tak właśnie pobudzająco psychicznie dla tej drugiej osoby, że ja też mogę. Jak ona sobie zrobiła, to ja też. To dlaczego nie ja, prawda? To ja też to zrobię, to jest też takie bodziec mocny do tego, żeby poddać się przynajmniej konsultacji, bo przecież jasne, zawsze można przyjść, jasne, pogadać. Jasne. Także myślę, że strasznie ważny jest ten program, który teraz robimy i bardzo się cieszę, że on powstaje, bo myślę, że może zachęcić wiele osób, które się wahają, żeby niekoniecznie od razu decydować się na operację, ale przyjść, porozmawiać. To jest pierwszy krok. A jestem ciekawa, czy takie operacje to są bardzo drogie operacje? Niestety te operacje, które wykonuje się w tych prywatnych klinikach, no, pociągają za sobą pewne koszty, także to nie są operacje bardzo tanie i rzeczywiście myśląc o tym, że w przypadku seniorów nie zawsze jest łatwo zgromadzić te fundusze, to może być to jakiś tam problem, ale... Ale w szczególnych sytuacjach nie ma ceny na to, żeby sobie poprawić zdrowie, samopoczucie, bycie, zachowanie i nawet szukanie młodszego partnera. Łukasz, bardzo ci dziękuję za tą sympatyczną rozmowę i życzę tobie i wszystkim seniorom, żeby mieli coraz większą odwagę, zgłaszali się do takich osób jak ty i poprawiali sobie swój standard, poziom życia i wygląd. Wszystkiego dobrego. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo interesująca, taka niestandardowa, poza schematem rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na następne spotkanie. Baśka, poza schematem.